Później za to się zapłaci niedomiarem energii, ale przez ten czas, to przez to zero, to statycznie przychodzi się mniej więcej około 28 roku życia, to przez ten czas można sobie zbudować egzystencję tak, że niedomiar się potem pokryje, a w jaki sposób, to o tym za kilka minut. Otóż, biorąc to wszystko pod uwagę, mamy stadię taką, że człowiek rodząc się ma od razu duży nadmiar energii. Nadmiar energii w procentach, nie w tym, żeby ktoś nie myślał, że dziecko jest największym siłaczem, bo ma taki nadmiar energii. Nie. W procentach tego, co mu potrzeba, to ma największy nadmiar. Ale ten nadmiar w procentach ciągle, to jest względna ilość tej energii, maleje sobie coraz bardziej, aż dochodzi do tego zera, a po przekroczeniu tego 28 roku życia plus minus rok zaczyna się niedomiar i to na wykresie można przedstawić tak. Ja przepraszam bardzo, że ja tutaj coś zetrę, bo potrzebuję więcej miejsca. To wygląda tak. O. To jest oś czasu, czyli wieku ludzkiego. I tutaj jest stan jakiś B, gdzie nie ma tego nadmiaru energii, nie ma niedomiaru. To jest stan C, gdzie jest duży nadmiar, to jest stan A, to jest duży niedomiar. W tym miejscu mogliby Państwo wyrazić zdziwienie, dlaczego te litery są takie CBA. Alfabet mówi, że powinien być ABC, prawda? Otóż nie skutek jakiegoś błędu, czy przypadku, tylko jak wiadomo, taka uroda ortografii matematycznej jest taka, że jak rysuję wykres, to tam gdzie są minusy, to po lewej stronie odkładane, a plusy po prawej na wykresie. Wobec tego, jak punkty charakteryzują, to będzie tak, A, B, C. A to są minusy, B to jest 0, a C to są plusy. To są plusy, zero i minusy, dokładnie, tylko jak się czyta pod górę, to właśnie ta kolejność alfabetyczna. Ale to nieważne jest w tej chwili. Otóż chodzi o to, że to przebiega w ten sposób. No tu jest powiedzmy te 28 lat. To nie, proszę nie wierzyć te 28 lat, że to jest tak, jak ktoś skończy 15 listopada 28 lat, to już się znalazł na minusach. Nie, nie, to jest przecież z grubsza, tak. Plus minus rok. Proszę? Tak. Otóż, proszę Państwa, więc to jest dynamizm, to właśnie ten dynamizm, który wymieniłem, a który tak nazwałem jako parametr reprezentujący przemiany energetyczne w systemie autonomicznym, jakim jest człowiek. I ten właśnie przebieg i przemian. I jak się ten dynamizm wyraża, to ja chciałbym to tutaj pominąć, bo sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana niż w tym optimum energii. Proszę przyjąć na razie do rozmowy, że to jest wskaźnik matematyczny, który mówi, co się dzieje z energią. Powiadam, na początku jest to nadmiar względem tej osi B, tej osi zerowej. Tutaj on pada do zera, a potem idzie minusy, czyli w niedomiary. Tu jest oczywiście dodatni ten stan energii, czyli jest nadmiar, tu jest zero, nie ma nadmiary, to jest minus. O, tak sprawy by wyglądały. I wobec tego można scharakteryzować przebieg przemian energetycznych w każdym człowieku, patrząc po prostu na ten wykres. Ale współrzędna D, to jest oczywiście współrzędna ciągła, tak jak w przyzwoitej matematyce jest, ale to jest bardzo niedogodne w odniesieniu do ludzi, dlatego że lepiej nam się operuje szlakami, aniżeli ciągłymi funkcjami. Na przykład w skali wzrostu ludzkiego, który potrafimy bardzo dokładnie mierzyć z dokładem do milimetra, nawet ułamka milimetra, to mnie na przykład wiadomość, że ktoś 173 cm wzrostu i 4 mm, to mi właściwie niewiele mówi. Ja nie wiem, co mam z tą ilością. Natomiast przy podziale takim szufladkowym wzrost niski, średni, wysoki, to jak usłyszę średni wzrost, to ja już jestem w domu. Ja się orientuję, o co tu chodzi. Chociaż milimetry i centymetry byłyby tutaj dosyć różne. I dlatego podzieliłem tę całą skalę na 5
części, bo to daje się taką skokową skalę, ale dobrze pozwalają się zorientować w gruncie rzeczy to bodźce. No więc tu jest ta środkowa kategoria, tu jest, są te dwie skrajne, o, tak, tu jest. I teraz, ponieważ tu w miejscu dynamizm równa się zero, bo widać, że to tutaj równa się po zero tutaj, no tak jak wydaje się do zero, to znaczy mamy do czynienia z statyzmem. Prawda, to jasne, tak jak terminologicznie bardzo dobrze nam się to układa. Teraz, tu gdzie jest ten plus, to jak wiadomo, że jak jest nadmiar energii, to organizm musi go wyrzucić. Musi to zrobić nie dlatego, że jest taki hojny, tylko dlatego, że go ten nadmiar by zniszczył, gdyby ciągle narastał. To tak jak z żarówkami. Żarówka się pali, dopóki płynie tam rozsądny prąd. Ale gdyby ktoś chciał na przykład sobie lepiej poświecić i wobec tego zwiększyłby ten prąd, to przy takim zwiększaniu dojdzie do tego, że mu się ta żarówka przepali. Tak jak przepali się akumulator, który się załaduje zbytnie ilości energii, jak pęknie kocioł, w którym się wpakuje za dużo pary pod coraz wyższym ciśnieniem. To samo jest z organizmem, to jest tylko substancja, która wytrzymuje pewne obciążenie na centymetr sześcienny i nie może go przekroczyć, bo zginie. Więc, otóż ponieważ jest to nadmiar, który trzeba wydalać, to go nazwałem egzodynamizmem, to znaczy na zewnątrz idzie energia. Egzodynamizm. Natomiast tutaj energię trzeba pobierać z zewnątrz, żeby pokrywać jej deficyt. I wobec tego do środka to jest endodynamizm. Ja nie wymyśliłem tych przedrostków egzoendo, bo to już w nauce istnieje przy reakcjach endotermicznych i egzotermicznych. Więc teraz i w gruncie rzeczy te trzy parametry, te trzy wartości tego parametru, jakim jest dynamizm, już ustawiają sprawę, ale dla precyzji rozważań okazało się, że tutaj jeszcze dwa pośrednie trzeba było wstawić, to wtedy zniknie to prostactwo, które by było, gdyby tego nie dać. Tego bez tego, że to jest coś pośredniego między C i B, to to nazwałem BC, a to jest pośrednie między A i B, więc jest AB. Bez nowych liter się jakoś odbywa. No i teraz ponieważ to jest kombinacja egzodynamizmu ze statyzmem, to nazwałem to egzostatyzm. Trochę egzo, a trochę statyzm i stąd to będzie egzostatyzm. A tutaj z tych samych powodów endostatyzm. I tak, proszę Państwa, otrzymałem 5 punktów na skali dynamizmu i teraz możemy sobie to przedstawić. Ja tutaj poprowadzę te linie tych szufladek. To możemy powiedzieć tak, że wobec tego życie ludzkie rozpoczyna się nam od egzodynamizmu. Po pewnych tam latach wchodzi w strefę egzostatyzmu, a potem wchodzi statyzm, którego ten idealny punkt osiąga właśnie w tym mniej więcej 20 roku życia, a potem gdzieś tam pod koniec życia zjawia się trochę tego endostatyzmu. Prawda? To tak, proszę Państwa, jest przeciętnym przebiegiem i o nim parę słów. To jest w gruncie rzeczy na tym wykresie jest biografia każdego przeciętnego człowieka, przeciętnego z punktu widzenia energetycznego, oczywiście nie chodzi tu o jakieś talenty. Mianowicie, największy nadmiar procentowy, ale jest najbardziej nastawiony na wydawanie tego nadmiaru zrzucanego są oczywiście dzieci. Każdy może z własnej praktyki potwierdzić, że dzieci na chwilę nie przestają się ruszać. Biegają bez końca, krzyczą, ustawić go z tego miejsca, to zaraz okazuje się z innym miejscem, no, bez końca. To nie znaczy, że to są dzieci źle wychowane, przeciwnie. To są dzieci zdrowe, które tym regulatorem wewnętrznym, który pilnuje, żeby nie nastąpiło przepalenie tego akumulatora, otóż sprawia, że one muszą zrzucać ten nadmiar energii.